Witajcie po naszych ostatnich wesołych karnawałowych wizytach w niebie. Czas zejść na ziemię, a to z kilku powodów. Anioły powiedziały mi, że mają teraz bardzo dużo pracy, bo przecież od środy popielcowej jest Wielki Post. I nasze aniołki odwiedzają teraz niedobrych ludzi i niegrzeczne dzieci i upominają, karcą, nakazują, by się poprawili i popatrzeli na umęczonego naszymi grzechami Pana Jezusa, niosącego na Golgotę ciężki krzyż. On robi to dla nas, bo nas i Ciebie, i mnie bardzo kocha. A czy my potrafimy też tak kochać? Czy potrafilibyśmy za kogoś oddać życie? Czasem nie potrafimy nawet coś dobrego uczynić, nawet uśmiechnąć się życzliwie, a co dopiero cierpieć, umierać za kogoś. A święty Jan, ten, którego Pan Jezus tak bardzo ukochał, napisał w swoim liście, że skoro On, Pan Jezus, umarł za nas wszystkich, to i my powinniśmy oddać życie za braci naszych. Wielki Post to taki czas bardzo dobry na to, by zrobić dla kogoś coś dobrego i to bez żadnej, nawet najmniejszej opłaty, by lepiej kogoś zrozumieć, bardziej pokochać. Bo przecież w każdym człowieku jest Pan Jezus, który ciągle na nas czeka, na nasze dobro i miłość. Posłuchajcie dzisiaj historii biednego szewca Marcina. Mieszkał w piwnicy. Przez małe okienko mógł patrzeć na ludzi, którzy śpieszyli w różnych kierunkach. Wprawdzie widział tylko ich nogi, lecz każdego rozpoznawał po butach. Prawie wszystkie miał już raz lub dwa razy w swoich rękach. Od wielu lat Marcin pracował w tej piwnicy, która była jego mieszkaniem i warsztatem. Od wczesnego rana do zmroku kroił skórę, przyklejał nowe podeszwy, cerował rozerwane miejsca. Bardzo wiele ludzi przychodziło do niego, bo naprawy wykonywał punktualnie i solidnie i, co jest ważne, nie brał za nie zbyt dużo pieniędzy. Kiedy zapadał wieczór, Marcin zapalał oliwną lampę i czytał swoją ukochaną książkę, a było to Pismo Święte. Najchętniej czytał Ewangelię. Pewnej nocy śniło mu się, że ktoś wołał do niego: Marcinie, Marcinie, dzisiaj przyjdę do ciebie. Obudził się i pomyślał: czy to sam Pan Jezus chce dzisiaj przyjść do mnie? Rankiem wstał i jak zwykle zasiadł do pracy. Patrzy przez małe okienko na ulicę i widzi parę starych żołnierskich butów. To stary Stefan odgarnia śnieg. Nie była to już praca dla niego,
co chwila musiał odpoczywać, a na dworze zimno. Marcin wstał, otworzył okienko i zawołał: Stefanie, chodź do mnie na chwilę, pogawędzimy, ogrzejesz się trochę. Stefan z radością przyjął zaproszenie. Wypili razem filiżankę ciepłej herbaty. Gdy Stefan wyszedł, Marcin znów popatrzył w okienko i zobaczył po drugiej stronie ulicy młodą kobietę z dzieckiem na ręku. Stała w bramie i trzęsła się z zimna. Stary szewc wyszedł z mieszkania i powiedział do niej: Proszę przyjść do mnie, u mnie pani się zagrzeje. W czasie, kiedy kobieta była zajęta dzieckiem, Marcin ugotował zupę, poczęstował nieznajomą. Na pożegnanie ofiarował jej swój ciepły płaszcz, a dziecku dał cukierka. Czekaj no ty złodzieju, zaprowadzę cię na policję, tam nauczą cię porządku, krzyczała stara handlarka na chłopaka. Szewc Marcin interweniował: Kobieto, zaczekaj, on tego już nigdy więcej nie będzie robił. Ja zapłacę za jabłka, on ciebie przeprosi i sprawa załatwiona, zaproponował. Marcin zapłacił za jabłka, chłopiec przeprosił handlarkę i obiecał, że nie będzie kradł. Stary szewc wrócił do swojej piwnicy. To był niezwykły dzień dla niego. Tyle przeżył różnych spotkań. Wieczorem, jak zwykle, czytał Pismo Święte. Nagle posłyszał znajomy już głos. Marcinie, dzisiaj odwiedziłem ciebie. Czy mnie poznałeś? Kiedy byłeś u mnie, Panie Jezu? Zapytał zdziwiony. Popatrz na za siebie, rozkazał głos. W świetle oliwnej lampy Marcin zobaczył starego Stefana, kobietę z dzieckiem na ramionach i handlarkę z chłopakiem. Poznajesz mnie teraz? Wyszeptał głos pytanie. Oczywiście, że poznał. Serce starego szewca zabiło silniej. Otworzył Pismo Święte i przeczytał zdanie. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Miłość. Tak często używamy tego słowa, a tak nie bardzo go chyba rozumiemy, bo nie wszystko, co nazywamy miłością, jest nią rzeczywiście. No tak, miłość to takie bardzo tajemnicze słowo. Słowo, które wiele kosztuje. Absolutnie nie pieniędzy, ale poświęcenia, ofiarności, dobroci. I czasem trzeba okupić je łzą i bólem, ale jest ona wtedy jeszcze mocniejsza i wspanialsza. Pan Jezus dał nam przykład prawdziwej miłości, tej aż po ból krzyża, miłości do końca. I tak też każe nam kochać i sądzić nas kiedyś będzie właśnie z miłości. Miłość nie jedno ma imię, ale zawsze sprowadza się do jednego, do ofiary i poświęcenia,
do służby drugiemu. Tak jak szewc Marcin z dzisiejszego opowiadania nie mógł zrozumieć, że był u niego Pan Jezus. Jak to było możliwe? A on, Pan Jezus, był w czynach miłości Marcina względem spotkanych ludzi. Życzę dzisiaj i wam, i sobie, żebyśmy byli tak jak ten szewc Marcin, zawsze dobrzy, życzliwi i kochający aż do końca. A Wielki Post niech będzie dla nas dobrym startem. Trzymajcie się.